Marek! Mareczek! Co się stało, prezesie? O Jezu, ale miałem sen. Co się śniło? Śniło mi się, że mistrz Polski przegrywa w 15 rundzie eliminacyjnej do jakiegoś pucharu dla bezdomnych z amatorami z Islandii. Całe szczęście, że to tylko sen. Prawda? Dzisiaj rewanż, może się odkują. Co? Już prezes zaraz będzie w lepszym miejscu. Marek, tu jest życie. Nie, to co w tej Warszawie. Ciepło i ludzie uśmiechnięci. Noż do jasnej ciasnej. Co jest? Ruda wiedźma idzie. Maja Staśko? Gorzej. A, kogo widzę? Kogo my widzimy? Dzień dobry, panie prezesie. Marek, ty to dobry chłopak jesteś. Marek, ty zdrajecka żmijo. No co? Panie prezesie, wielki dzień dziś. Pierwszy Polak w Barcelonie. Jak pierwszy? Wielu naszych już to balowało. W sensie w zespole FC Barcelona. Ale czas na mnie. Mam miejsce w loży. Obok Cruyffa, Stoiczkowa i innych najważniejszych. A wy? Gdzie siedzicie? Obok Antonio Banderasa. No i super. Ciao. Srao. Prezesie, naprawdę siedzimy obok Antonio Banderasa? Chyba cię pojebało, Marek. Musiałem coś powiedzieć. Senior Kolesia! Marek, co to za domokrążca? Prezes Barcelony Laporta. Senior Escorta! You also want to see lewa? Co za kurwa lewa? Ke? Lewa to jest twoja stara! Ke? Sre, mówi się Lewandowski! Albo lewy! Mówi? Thank you, Mr. Laporta, for invitation. Si! Będzie mi tu eskorta lewego przekręcał. Spokojnie, prezesie. Aj, bo mnie już Rudy nakręcił. Prezesie, dużo ludzi przyszło na tą prezentację. Marek, nie przesadzaj. No prezes, popatrzy, kilkanaście tysięcy ponad. U nas w Białymstoku, jak otwierali biedrę na Wyszyńskiego, było więcej. Fajerwerki. Fajerwerki były jak kroksy rzucili. Wszystko latało. Laczki, koszyki, dzieci, baby. Aha. Geniusz.